przyjedzie Robert Kępiński, na czwartym miejscu Wojciech Żurawski, na 5-1 jadą Gorzowianie, gdzie przyjedzie Piotr Słowackiego, trzeci Robert Kępiński, stawkę zamyka Wojciech Żurawski. Gorzowianie jadą na dwóch pierwszych miejscach, za nimi pewnej, bezpiecznej. Tuż za nim Wojciech Żurawski, Piotr Świt. Niezagrożenie przewodzi stawce. Piotr Świt kończy właśnie trzecie okrążenie. Za nim jedzie Piotr Paru, dwójka. Piotr Świt rozpoczyna już ostatni łuk. Wychodzi z ostatniego łuku, ostatnia prosta i Piotr Świt wygrywa ten wyścig. Za nim Piotr Paru jako trzeci. Na metę przyjeżdża Robert Kępiński. Powtarzam jeszcze raz skład wyścigu 15. W kasku czerwonym Marek Kućko, w kasku żółtym Robert Dados, w kasku niebieskim Jason Kramp i w kasku białym Billy Hemi. Zawodnicy już przygotowani do startu. Taśma poszła w górę i Billy Hemi wysporował się. Nie odpuścił, po zewnętrznej atakuje młodzieżowca z Grudziąckiego, tam zasypany Jason Kramp został. Robert Dados jako trzeci, Jason Kramp stara się wyprzedzić młodzieżowca PKM-u. Na razie zawodnicy jadą na 4-2 na pierwszy. Marek Kućko teraz sygnalizuje defekt wyciągnięciem do góry ręki. Jason Kramp stara się dogonić Roberta Dadosa. Robert Dados jako trzeci, Jason Kramp, Marek Kućko. Nie zjechał z toru, to stanowi pewne zagrożenie. Zwolnił Billy Hemi, zwolnili pozostali zawodnicy. Całe szczęście nic się nie stało, 5-1 w tym wyścigu wygrywają.